Daniel Rutkowski. Wiesz co, tak zacznę na gorąco, zapytam cię, bo troszeczkę emocji wzbudziły werdykt walki, dzisiejszej walki wieczoru, 5 rund. Jak tam chwilę staliśmy, rozmawialiśmy z szefem federacji. Ja miałem wątpliwości, ty stwierdziłeś, że nie, tu był remis. Czyli nie jestem znawcą, tak po prostu uważam, że... Nie, nie jesteś znawcą. Uważam, że pierwsze 3 rundy wygrał Pawlak, bo naprawdę ładnie obalał, kontrolował. Ale dwie kolejne rundy wygrał Ares i to cały czas dominował, a Pawlak jednak nic nie zrobił, więc mówię, no, szczerze z mojej strony, z mojej perspektywy, no remis na tak, żeby nikogo nie bardzo jakoś tak, za to, że pierwsze 3 rundy wygrał Pawlak, a drugie dwie sercem, charakterem szedł Ares. Czyli odbieramy punkty, dokładamy tam i tam wychodzi nam remis. Plus dodać, plus to jest. No niech fantastycznie, wejdzie. Bardzo dobrze. To już sobie to ustaliliśmy, aczkolwiek tak zapytam cię z ciekawości. Ten decydujący wieczorny dzisiaj, podsumowujący dzisiejszy wieczór pojedynek na dystansie 5 rund, ten dystans tobie jest obcy? Nie jest obcy. No więc właśnie, jak ty go oceniasz? Ja chyba jedną miałem walkę. Nie, przepraszam. Dwie walki miałeś. Ale... No cześć, trzymaj się. Ale jedną walczyłem tylko 5 rund. Paweł Pawlak, w ogóle zabrakło mu kompletnie tlenu. To jak ty oceniasz? Jak to jest z tymi walkami pięciorundowymi? No właśnie, nie wiem jak można mieć, nie mieć tlenu, na jak masz 5 rund, a to widzę po pierwszej rundzie chłopaki już nie mają tlenu. Nie wiem, no niech idą do lasu i biegają, bo coś to jest chyba mało. Jakieś tak... ostro, czyli jednak. Nie. No dali siebie wszystko, no. Tyle co mogli, dali siebie. Widać, że brakowało bardzo tlenu, ale no cóż, no dali się wszystko i powinno być okej. Ty dzisiaj zadowolony bardzo z różnych powodów, ale przede wszystkim chyba z tej to przyczyny, że brat dzisiaj tutaj zadebiutował, że tak się wyrażył, w tym szerokim świecie MMA. Przede wszystkim tak, zadebiutował już w Radomiu w grudniu, bardzo ładnie zawalczył, przegrał, a tutaj druga waleczka już dużo lepiej, widać progres zrobiony, 3 rundy obalał, ładnie zdominował, tam kontrolował wszystko, no pięknie. Zadebiutował zwycięsko, o tak chciałem powiedzieć, debiutanckie zwycięstwo, o to mi chodziło. To pasuje i świetnie, się bardzo cieszę. Kolejna walka, Damian Zuba, też kurde mój przyjaciel, mój kurde, więc no ja się cieszę, no Radom, Piotr Przybiórka kolejnie i ktoś tam jeszcze, no i nie no, Radom górą, więc fajnie. Radom górą i zapasy, radomskie górą, bo dzisiaj tych zapaśników ogląda, właśnie, to wszyscy zapaśnicy. Wszyscy okazało się zapaśnicy, tak. Wszyscy... Dali sobie dzisiaj radę w MMA. No, cieszę się, no. Brat opowiadał, że lekko nie jest z tobą, jeśli chodzi o te przygotowania, o gdzieś tam pilnowanie go. Potrafisz krzyknąć i potrafisz dużo mówić, jeśli chodzi o to, co mu tam przekazujesz. Chciałbym trochę pomóc, tak? Nie wiem, czy jestem jakimś tym mentorem, którym mogę mu pomóc, czy go bardzo nie deprymuję, ale czasami staram się tak lekko, spokojnie, kurde, trochę nauki, trochę mówić, trochę doradzać. Jeżeli z tego będzie wyciągał wnioski, jakkolwiek mogę mu pomóc, to się będę bardzo cieszył. No dobrze, w takim razie, a powiedz mi, to taka radość po takim dzisiejszym zwycięstwie, to co, trochę luźniej będzie miał brat teraz? Będzie mógł sobie pozwolić na tam, nie wiem, jakieś ciepłą herbatę albo zimną może? Nie, no jak najbardziej, nie jestem katem, no. Ja mówię, ja chciałbym tak się jak najlepiej, ale z, powiedzmy, z niewolnika nie będzie zawodnika, tak? Jeżeli zawodnik chce, no to on będzie robił te wyniki, bo będzie tak, jeżeli będzie to niewolnik, który jak bardziej będę chciał niż on, no to nie ma takiej możliwości, tak? A teraz to jak najbardziej, no. Ma urlop od pracy, bo też, mówię, ciężko pracuje, nocki ma te ostatnie... Było taki duży znak zapytania, bo mówię, nocki miał ostatnie, ma tydzień nocek, tydzień dniówek i tak kurczę. Szkoda, bo ostatni właśnie tydzień do przygotowania walki miał nocki, takie mówię, duże obciążenia i to z wagą i to ze wszystkimi innymi rzeczami, ale się bardzo cieszę, no mówię, fajny progres, uczy się, cieszę się bardzo. To jeszcze na koniec dopytam o ciebie, jak teraz sytuacja wygląda, bo to była jeszcze chyba jakaś taka przerwa trochę dłuższa. Po ostatniej walce, tak, miałem miesiąc przerwy i już jestem cztery tygodnie skończyłem przygotowań, jeszcze 7 przede mną i obym był gotowy na ten dzień. No więc właśnie, jak oceniasz tak teraz, gdzieś tam sobie patrząc w przyszłość, co cię czeka? Kurczę, ciężko mi powiedzieć teraz, co mnie czeka. No chciałbym, żebym wyszedł zdrowy z tej walki, no bo werdykt to będzie wynik, to zobaczymy tak danego dnia. No mówię, ja dam siebie znowu 100%. 200 nawet dam procent siebie, postaram się, żeby to wyszło jak najlepiej. Myślę, że Adrian też się do tego bardzo mocno przygotowuje, no i kurczę, no co ja mogę powiedzieć, no ja pracuję ciężko, każdy pracuje ciężko, nie będę kurde znowu gadam. Każdy pracuje ciężko, ale mówię, no każdy sobie rzepkę skrobie. O, jak ładnie powiedziane, bardzo dobrze. To wiesz co, każdy sobie rzepkę skrobie, to ja tak jeszcze na koniec zapytam, rewanże, takie tam jakieś ważne wydarzenia, to są fajne, czy nie? Jak oceniasz rewanż?
Z jednej perspektywy dużo osób może mówić, że no trochę bez sensu, tak? Pierwszą walkę wygrałeś, jakby to była jakaś tam bliska walka, co nie? Tak jak powiedzmy dzisiaj o tutaj chłopaki walczyli. A tutaj 5 rund dominowałem i to dominowałem tak naprawdę. Ale no niestety, dogadaliśmy, było dogadane, że jest rewanż, walczymy raz u jednej federacji, raz u drugiej, więc nie ma z tego... Mój honor, moje zasady, nie mogą do tego inaczej do tego podejść. Jest rewanż, trylogii nie będzie, bo nawet ja bym nie chciał, to bez sensu. Jak Adrian wygra, zabierze mi pasy i chwała jemu, jak to zrobi. No dobra, to zobaczymy, co się stanie. W każdym razie miło porozmawiać. Czekamy na twój pojedynek. Jeszcze raz gratulujemy dzisiaj udanego występu brata i kolegów. Dziękuję w takim bardzo. Razie. Dziękuję bardzo.